No i tutaj jesteśmy w części tego właśnie całego obiektu. Tu są psy nawet, pomimo że tam podobno nie wolno tutaj psów wprowadzać, ale to są chyba swoje. A tu idziemy tym korytarzem właśnie, to jest ten mostek taki, który no tak, przejście, drugie przejście, tam jest wjazd, a tu jest taki mostek. I przez most przeszliśmy. Dzień dobry. Czyli tu jest mostek, a tamten wiadukt, tamto do samochodów, tak? No ale tutaj mamy piękną kolej. Z kolei trasę taką pieszą chyba do samego lasu i tu znowu ten sam chyba informacyjny, to co był na początku tam, w tamtej stronie, tam gdzie myśmy zatrzymali samochód. Tu jest, co to jest? To jest kukurydza chyba, ale taka długa, wysoka już? No właśnie. Mamy zachód trzcina. Czyli tam na końcu coś jest? Jak myślisz, Wodzie? Wodę? Tam gdzieś tam powinien być właśnie ten skit, ta mała pustelnia. Aha. Przejeżdżaliśmy tam, a to można było chyba tam zatrzymać. No coś, jakiś tam budynek jest na końcu. Skręca się ten korytarzyk. To tam na górce, tam coś jest. Tylko że droga tu się kończy, tak jak te lampki idą, a tam dalej, zaraz zobaczę, może uchwycę tam coś. Co tam jest? No nie widać, żeby coś takiego ciekawego tam było na końcu. Także tam najwyżej tutaj na końcu tego korytarza. Nie? Dzień dobry, coś ciekawego tam jest? Dzień dobry. Ładne widoki. Tak, na końcu tego lepiska bagna. Takie wejście główne po prostu. I tylko, tak? Tylko, tak. Aha. Tylko wejście takie. No to. Przecież tam jest. To całe opuszczenie by tam było, ale z opisu wynika inaczej w tym.
No to widać, że tam coś może, tam jest na końcu, ale... Może to z tamtej strony było pokazywane w internecie. Dlatego... Ten błędzie małym. No, ale tu kawał drogi jest. Dlatego... Może nie będę zanudzał, to zrobi mi kilka zdjęć później tam i wstawi mi do tego filmu, żeby nie ten. Dlatego. A tu znowu oddaliliśmy się trochę od tego terenu, ale wrócimy zaraz, tylko tam pobędziemy trochę na tym i zobaczymy.